Hej, to wszystko zaczyna się w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond, już 58. Wow. No i tak, dzisiaj będziemy zwiedzać właśnie tą ścieżkę 218, która doprowadzi nas do miasta Kanal V, ale... tu mamy właśnie dwa kanały i... jeden z nich nas doprowadzi właśnie do tamtego miejsca tu po lewej, a z kolei ten raczej nas do tego miejsca nie doprowadzi, choć nie wiem. Dobra, w każdym razie, tu mamy dwójkę tenerów. Nie wiem, jakby wędkuje na zwycięstwa. Krzyczenie nie pomoże w moim łowieniu w żaden sposób, ale jednak muszę to wykrzyczeć. Okej. Okay. Dobra, więc pewnie pierwszy zwrot miał być do wykrzyczenia. Tego nie zrobiłem, ale w każdym razie rybak Miguel chce mi walczyć o walki. Ła, Gyaradosa. Ostry start. Dobra, Spirit Bomb, lecisz. O, poziom 29. W sumie na tu póki co mają niższe poziomy niż w poprzednich odcinkach, jak walczyliśmy z gośćmi. No dobra. Tak jest. To Intimidate i Presja strasznie wydłużają walkę na starcie. Dobra, spróbujmy z Sucker Punch. Miejmy nadzieję, że będzie chciał mnie zaatakować. Będzie chciał mnie zaatakować. No to Sucker Punch, no trochę mu na pewno weźmie. Ho, większe trochę. Dobra, z kolei ten użyła Twistera. W sumie dobra nasza. Myślę, że go dobiję teraz na spokojnie Find Attackiem. No to wiadomo, będzie szybszy, użył Dragon Rage. O, wow. To mi weźmie i to całkiem sporo, bo prawie połowę HP. Dobra, fajny tak. Mam nadzieję, że jego kolejny pokiem też nie jest Gyarados, bo jeśli to jest Gyarados, to będę musiał głuśpić i Dreamiterem wysłać z niego HP. Nie będę miał innej opcji. No chyba, że mnie nie poksa. Tak, to jest kolejny Gyarados. I w sumie też może i nie, głupim pomysłem byłoby zrobić zmianę. Gyarados mi da EV do ataku, więc Staraptorem myślę, że dobrze się będzie walczył. EV mi się przydadzą jak najbardziej. No niestety ja mu obniżę atak, on mi obniży atak i walka się troszkę przeciągnie. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Słuchajcie, mi się zdaje, że chyba Staraptorowi ostatnio zamieniłem przedmiot i dałem taki, który mi podobno ma dawać więcej pieniędzy. Zobaczymy. Dobra, zerknijmy jak Aerial Ace zadziała. Myślę, że powinien zabrać, no tak, mniejsze pół, albo i równe pół, bo czemu by nie. W sumie to jest nawet takie trochę większe pół, jak na żółte schodzi. Także kolejny Aerial Ace powinien załatwić sprawę. No i rozwalimy pierwszego gościa dzisiejszego odcinka. Fajnie. Tak, Gyaradosy to dla nas nie jest żadne wyzwanie. Bynajmniej. Dobra, i kolejne 1300 expo. No zobaczmy, jak to pieniędzy dostaniemy zaraz. Ach! To boli. O, 1700. To nie wiem, czy bym dostał tyle bez tego przedmiotu, czy nie. W sumie, o ile dobrze pamiętam, Amulet Coin właśnie był to przedmiot, który zwiększa ilość zarabianych pieniędzy. Nie wiem, jak ten Inkens. To jest Slack Inkens, o ile dobrze pamiętam. No tylko wskoczyłem na wodę, no bez jaj. I już od razu walka. Contra Tentacool. Ale te kule się opłaca rozwalać, bo dają mi EV do spec defa. Także Spiritom mogą się przydać, także... chociaż w sumie też mogłem spróbować uśpić ten taku i wysłać z niej HP. Może nie byłby zły pomysł. Tak, ta używa Warp, to nic nie robi. A ja Hipnoza i troszeczkę wysiejemy HP. Ale ten taku ma dosyć właśnie mocny spec def. Więc może jeden Dream Eater mu i nie wystarczyć. Zobaczmy. Oła, ale przecież może mieć jeszcze Liquid Ooze. A, zapomniałem o tym. To jest spory ryzyko właśnie. Ability... właśnie taką może być dwie ability. Clear Body, które uniemożliwia mu obniżenie statystyk, lub Liquid Ooze, które sprawia, że jeżeli wyciągamy z niego HP jakimś właśnie absorbem, nie wiem jak to się ma do końca do Dream Eatera, ale chyba też, to nam odbiera HP zamiast dodać. Dobrze, że się w porę powstrzymałem. Choć naprawdę nie wiem jak to jest w przypadku Dream Eatera. Dobra, w każdym razie znaleźliśmy Mute. Miodu już mamy tyle, że no, raczej więcej nie będzie potrzeba. Dobra, więc znów musimy wrócić na wodę i popłynąć do tamtego wędkarza. Pewnie chcę walczyć. Tak, tak. Nic nie bierze! No nic nie bierze. Tak powinno być. To przeczytane. Ła! Pięć pokłów, pewno sam będzie karpie. Tak jest! No nie no, co za gość. No dobra, wszystkich powykańczam na jeden fajny tak. A Magikarp nie będzie mi w stanie totalnie nic zrobić, bo w końcu mam pokaducha.
oczywiście są szybsze. No, znaczy, karpie są wyjątkowo szybkie. Dobrze się właśnie na nich wbija EV-y do speeda. O tym fajnie, o tym dobrze jest wspomnieć. Dobra, jeden Fight Attack i Magikarp pada. Bardzo dobrze. Chociaż myślę też, że pośród tych Magikarpi będzie z jeden Gyarados właśnie. To Gyaradosa może uśpię i użyję na nim właśnie Primitera, spróbuję zjeść jego sen. Hipnoza. Ten używa Twister. No mam nadzieję, miejmy nadzieję, że mnie nie potknie. Bo owszem, Twister może to zrobić. I hipnoza. I pudło. Jak można je trafić hipnozą? Powinno być bardziej it doesn't affect, albo coś takiego, że nie zadziałało, a nie, że nie trafiło. Znowu pudło. Ten bite. Ale błagam cię, tego mnie nie potknij. No znowu nie weszło, no kurczę, Dragon Rage mnie nie ma. Ten używa znowu Leer. Obniża mi defense, to jest bardzo ryzykowna, zaczyna się robić sytuacja teraz. Dobra, hipnoza trafia. Ale czy on będzie spał wystarczająco długo, aby mógł wyssać wszystkiego HP tego, to ja nie wiem. Prawdę powiedziawszy, to jest bardzo ryzykowna operacja. Dobra, Dream Eater. Jedziesz Spirit Hump. Wyssz ci jak najwięcej, chociaż te pół. Żeby na dwa Dream Eater było w stanie wykończyć. I... tylko tyle? Naprawdę, nie mogło zabrać to więcej. Błagam, nie budź... No nie, obudził się. Znowu Leer. Teraz zmusza mnie do zmiany Pokémona. Mam tak obniżony defense, że jeden bite mnie załatwi. Natomiast Dream Eater na nic mi się nie zda. Ach, i po co ja się tyle męczyłem? Dobra. Moczompie, twoja kolej. Moczompowi też trzeba bić trochę expa i przede wszystkim EV do ataku. Choć tak ma ten atak już naprawdę przeogromny. Mój najsilniejszy Pokéball, bo rzecz mówiąc. Nie wiem, czy jakikolwiek z moich popów ma tak wysoką jakąkolwiek statystykę jak Moczomp atak. Oczywiście nie mówmy tu o HP, bo HP no to wiadomo, zawsze są wyższe. Dobra, Revenge, War Dragon Rage. Co to jest najgorszy na ten moment gry atak, jaki Gyarados może na mnie użyć, najwięcej mi zabiera. Później, jak będziemy mieli levela, nie wiem, koło 60, to wtedy Dragon Rage będzie mi zabierał chyba najmniej w sumie. W odniesieniu do jego może pozostałych ataków. Ale dobra, Rock Smash na dobitkę. Jestem szybszy od Gyaradosa, wow. Nieźle. Dobra, rozdaliśmy gościowi Pokémona. Jeśli kolejny będzie Magikarp, to ja wyślę do walki Spiritomb i spróbuję się posilić snem. Także jest kolejny Magikarp, no to wracasz do akcji Spiritomb. I próbujmy szczęście dalej, znów z tą hipnozą, bo... Ale Magikarp na szczęście nie jest w stanie mi zrobić totalnie nic, także... O tyle dobrze. A HP też ma wcale takie nie najgorsze. To myślę, że podbiorę mu ich całkiem sporo. Splash! W sumie jeden atak, który ma jako taki efekt. Dobra, hipnoza, okej, okay. Magikarp śpi. No to Dream Eater. Dobra. No to posysamy sen z Magikarpia. O tak, wziął wszystko! Pięknie! A przez Spiritomb. Z Gyaradosami sobie nie radzi, ale z Magikarpami jak najbardziej. No, 17 punktów expa, no i kolejny Pokémonem gościa jest kolejny Magikarp, to my dalej się będziemy bić Spiritomb. Jakby sobie praktycznie na maksa odnowił HP, to i może na Gyaradosa mogłem się pokusić. Spróbować rozwalić Spiritomb Gyaradosa. No. Także kolejny Hypnosis trafia za pierwszym razem, fajnie. Oto kolejny. Kolejny Dream Eater. Dokładnie. Dobra, czyli wykończamy kolejnego Magikarpia. Ciekawie jestem, jaki będzie kolejny Pokémon gościa, ale chyba mi się zdaje, że drugi Gyarados. No tak, mam już tyle HP, że w sumie powinien być w stanie nawet poradzić sobie z Gyaradosem. No i nie, to jest jednak kolejny Magikarp. No to już może nawet fajne taka użyję, nie będę tam się bawił już w kolejne hipnozy. Nie przeciągajmy tak bardzo walki. Dobra, znów Splash.
No i dobra. Kończmy tę jakże to interesującą walkę. Jakby Giara dostał się coś działo, ale to będzie karpie. Och. Co za gość. Dobra, udało nam się pokonać rybaka Luka. No dobra, płyniemy teraz tędy. Gdzieś to płyniemy pewno. Po drodze oczywiście napadną na dzikie poksy, a jakże... Jak mogłoby być inaczej, prawda? I napadną nas zdziwiłem taką... level 30. No to z taką tataku sobie poradzę również jednym moim Fend Attackiem. To Fend Attack właśnie. Water Pulse. Troszkę zaboli na pewno. A tylko troszkę, no i Fire Attack. Dobra, kolejny dziki Pokémon pada. A my pójdźmy dalej. Pójdźmy. W sumie nasza Ampipom może też trzymać, ale chyba jednak nic nie trzyma. Też sporo kroków będę musiał zrobić, żeby wypluło się jajko. O, i tu też mamy właśnie drugą tą drogę, którą można było dopłynąć. Tylko tam nie wiem, czy jakiś trenerów przypadkiem nie ominęłem płynąc tędy. Tak jeszcze z ciekawości się przepłyńmy i zobaczmy. Nie, nie ominęłem chyba nic. Czyli popłynąłem inną drogą, gdzie jacyś trenerzy byli. Dobra, kolejny tym razem samiec Tentacool. Czyli to 30 to jest chyba najwyższy, jaki tutaj możemy spotkać. Ja mam to szczęście, że właśnie najmocniejsze poksy spotykam. Ale w sumie to dobrze, bo expa więcej dostanę. Bubble Beam. Bubble Beam jest o 5 silniejszy niż Water Pulse. Także może mi coś tam zabrać, na pewno. No i Fire Attack. Dobra. Kolejny Tentacool taki rozwalony i to chyba mi starczy na kolejny poziom, czy może nie? Nie, chyba jeszcze nie. Tak, jeszcze z jednego trzeba by rozwalić. Dobra, wracamy się z powrotem tam do brzegu, bo tam czekali już nas trenerzy z Dirkiem. Jak tam z czasem stoimy, a 12 minut to na spokojnie można się zmierzyć z tym marynarzem. Człowiek morza jest też człowiekiem Pokémonów? Czy coś takiego? W każdym razie tak, marynarz imieniem Skyler tutaj walczy z walki Mantyka. O, Mantyk jest w sumie nowy Pokémon, jest to Pokémon wodny. Albo wodnatający, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba czysto wodny. No i jest taki Pokémon jakby trochę płaszczka. Taka jest niedługo zaspłaszczona. Dobra, myślę, że może nawet jednym Sucker Punchem bym go wykończył. Jeżeli będzie chciał mnie zaatakować, będzie chciał mnie zaatakować, to Sucker Punch siadł. I to konkretnie. Czyli nawet nie zobaczyliśmy, co nawet ten Mantyk potrafi. 620 punktów expa, no to starczy na pewno na kolejny poziom. Poziom 39 to do naszej Spirit Hump. Powoli zbliżamy się do 40. OSP Attack plus 2, wszystko prawie plus 3 poza speedem. Ale kolejny pokiem jest Gyarados, no tak, Gyarados to ja może... Staraptor może. Na dwa Earl Ace'y powinienem wykończyć Gyaradosa, mimo iż ten mi obniży atak. Dobra, wchodzi Gyarados. A swoją drogą też fajnie było pobić Ambipomem przeciwko Gyaradosowi, no bo fajnie by też było wbić jakieś AV do ataku. Tak się zastanawiam, zmienić, nie zmienić. W sumie obniżony atak, więc za wiele mi nie może zrobić, chyba że użyję Dragon Rage, no to wtedy trochę lipa. Ale teraz spróbujmy Ambipomem. Najwyżej znów wycofam Ambipoma i wejdę na Starrywie. Staraptora, co ja mówię. Bo fajnie by było mieć jednak te fały do ataku. Dobra, pełna moc, double hit. Jeden hit. Drugi hit. No i tym razem chyba jeszcze raz użyję tego double hita. Nie chcę się, tak jak poprzednim razem, naciać i... naciać katem, w sensie, że zostanie mu troszkę HP. Także kolejny double hit, dla pewności. Chociaż nie, kat wystarczył spokojnie jednak. No dobra, ale udało się rozwalić Gyaradosa. Także po 2 EV do ataku dla Ambipom i Staraptora. I pchnęliśmy Skadera. Kotwica w górę. I 1900 zwycięstwo. To rzeczywiście ten przebieg coś daje. Dobra, tu już mamy chyba nowy rodzaj trenera. Teraz zaszalejmy.
To rytm walki. No i teraz mam do czynienia z nowym rodzajem trenera, jest to gitarzysta Tony. Teraz nie, to nie jest taki nowy typ trenera, w końcu mieliśmy okazję się z nim zmierzyć w Centrum Pokémon w Jab Life. Ale nie w Centrum Pokémon, tylko w telewizji. Dobra. Luxio. W sumie zapomniałem zmienić pierwszego Pokémona, bo miałem się bić z Staraptorem, później wysłać Ambipoma albo odwrotnie. W każdym razie, dobra, 777 punktów expa. Jeden mój Sacrament wystarczy, pokażmy to niego. Słyszysz to? To moja gitara. Jasne. Dobra, zmienię tego pierwszego Pokémona w końcu. No teraz właśnie może wyślę Ambipom. Jak tam jajko z Manafim, nie przeżyłem jakoś super dużo kroków, ale jednak słuchajcie odgłosy z niego, więc wykluje się dość szybko. Miejmy taką nadzieję. Tak, tu mamy trochę jagód, mamy Raspberry. Zapewne Persimberry, chyba jeszcze Nanaberry i Pinanberry, ale... zobaczymy. Tak, Persimberry ma bardzo charakterystyczny krzaczek. Nanaberry myślę też. Ja nie, to jest jednak Figiberry, aha. Czyli ta obok to będzie chyba Agroveberry w takim razie. Tak, Nanaberry ma brązowy z kolei krzaczek, nie taki fioletowy. A to jest jednak Pinanberry, dobrze. To ja jedno odgadłem. Więc jednak troszeczkę z nasadzeniem nie jest, ale troszeczkę. W sumie w tej trawie też żyje całkiem sporo chyba nowych Pokémonów. I nie wiem, czy tu nie ma jakichś ukrytych przedmiotów. Rozejrzyjmy się trochę. Jeszcze tutaj. Dobra, wejdźmy w tę trawę. O, jeden krok w trawę, już dziki pok, to się nazywa szczęście. No i Shellos. Shellos zachodni, bo po zachodniej stronie regionu jesteśmy. Ale Shellos mi raczej będzie, nie będzie mnie właśnie interesował. No ale dobra, już wykończmy go tym katem. Jeden chyba nie wystarczy, ewentualnie będę musiał użyć dwóch. No, drugi będzie konieczny. Ja tam używam Mad Bomb, to mnie troszkę zaboli. Ale taki Shellos jest kurczę w stanie mi dowalić, do czego to doszło. Co mi spada? Accuracy. Oj, niedobrze. Tu użyjemy Brick Breaka dla pewności, że... przynajmniej trochę większej, że trafimy, bo kart ma w końcu 95 czy tam 90 cenności. A Brick Break stówę. Okej. Okay. Chodźmy jeszcze troszkę na dół, bo chcę rozejrzeć się, czy tu... Nic się w tej trawie nie kryje, nic się nie kryje. Z nowych Pokémonów w tej trawie chyba jeden będzie występował. Tak przynajmniej się wydaje. Tak jest, i oto jest i on jest. To jest Mr. Mime, wyższa forma Mime Juniora. No i fajnie byłoby go złapać. Także... Cut. Ale sam jest dobry w defie, także myślę, że Cut weźmie mu około połowy. No, minimalnie ponad. Myślę, że Brick Breakiem tutaj fajnie by go dobił. O, użył Substitutu. Substitut jest właśnie dość ciekawym atakiem, bo Pokémon zastępuje się takim, jak właśnie, jak sama nazwa mówi, Substitutem, który po prostu jest walce za niego, on przyjmuje wszystkie obrażenia. No dobra, próbujmy go złapać. Ultra Ball może trochę szkoda. Great Ball. A nie, dobrze, nie mogę złapać, póki on ma Substituta. No, trochę lipa. Dobra, muszę go zaatakować w takim razie. Dobra. Uuu, nie trafiłem. Ten używa Reflex z kolei. Trochę mam 8 minut obronę, ale na nic mu się bardzo to nie zda. I właśnie teraz właśnie poświęcił właśnie 1/4 swoich HP właśnie, żeby zrobić takiego Substituta i on, jak teraz zobaczycie, to Substitut przyjmie obrażenia za niego. Jeżeli ma mniejszy 1/4 HP, to już koniec Substituta nie będzie mógł zrobić w razie czego. No właśnie, widzicie? Dużo słaby, żeby zrobić suba. To ja teraz może zmienię sobie Pokémona i wyślę Spiritomb. Spróbuję jeszcze Mr. Mime'a uśpić, co trochę ułatwi mi jego złapanie i może nawet zwykły Pokéball będzie w stanie go złapać. Okej, presja zaczyna działać. Mr. Mime używa Reflect, ale już go wcześniej użył, więc nie zadziałał. Z kolei Hipnoza. Kolejny Reflect. Nie chcę nam pokazać swoich pozostałych ruchów. Choć przecież chyba na tym poziomie będzie znowu jeszcze Double Slap i ewentualnie Ensor lub Meditate. Dobra, także Pokéball. Myślę, że nawet już na tym HP, na śpiącym Pokémonie powinien wystarczyć. Raz. A jednak jeszcze nie. Dobra, próbujmy jeszcze się dalej. Dobra, Reflect przestał działać. W sumie nic nam z tego nie przyjdzie, bo i tak nie mam zamiaru go już atakować. Bo już wystarczająco niski HP, żeby móc spróbować go złapać. No jednak Pokéball chyba, kurczę, będzie za mało.
Znaczy na pewno by się go dało złapać prędzej czy później tym pokebolem, ale nie chcemy tracić czasu, nie chcemy tracić pokeboli. Spróbujmy może... nie, Ultra Ball to trochę przesada, Great Ball. Ultra Ball będziemy sobie gromadzić, one się przydadzą na legendy. W sumie później jeszcze można je kupić, ale... no, później. Kurczę, też jest Great Balla uwolnił. Mamy mieć wszystkie kule po kolei. Ale dobrze, że chociaż długo śpi. Dobra, kolejny Great Ball. Nie każcie mi Ultrasa rzucać. Raz, dwa, trzy. No nie, no znowu. Ile tych pokeboli ja rzucę na tego Mr.Mana? Dobra, obudził się. Używa substytutu, na szczęście za słaby, żeby go zrobić, no to by znał hipnozę. Teraz ten użył Light Screen, więc ma dwie bariery. Właśnie ten Pokémon ogólnie z tego słynie, że właśnie robi bariery. Takie niewidzialne. Dobra, Reflect, narzucił na siebie już prawie wszystkie możliwe bariery, no jeszcze jakby znał ruch barier. A poznać jaki może, to już by miał wszystkie możliwe ataki barierami. Znaczy ataki ruchy. No dobra, próbujemy szczęścia dalej. Kolejny Great Ball. A się namęczy na tym Mr.Mamie. No nawet nie drgnął, no skubany. Jak mam tu dziela złapać? No, naprawdę muszę rzucać Ultra Ball. Do czego to doszło, żeby Mr.Mamie Ultra Ball łapać? Leć Ultra Ball, nasz prawie najwyższy kaliber. Bo po dłuższym czasie to nawet Timer Ballem mógłbym w niego rzucać, ale dobra. Ultra Ball od razu sobie poradził. Nie można było tak od razu? Nie stracił tyle Great Balli i Pokeboli. W każdym razie dano Mr.Mime zostanie dodane Pokédexu, jest to właśnie Pokémon barierowy. Jest ekspertem fantomimy, dzięki czemu może tworzyć niewidzialne, ale za to solidne mury, używając właśnie swojej sztuki mimicznej, powiedzmy. Oczywiście nie chcę mu dać ksywy. No i to są chyba tyle, co z nowych Pokémonów występuje na tej ścieżce. Chociaż nie, tu jeszcze chyba żyje, a nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. No Flouser, Flouser to nie jest nic nowego. Ambipom, lecisz. Nie jestem pewien, czy tu żyje, ale chyba tak. Chyba tu żyje jeszcze Pokémon imieniem Chatot. Jest to taki Pokémon papuga. Mieliśmy chyba okazję nawet go zobaczyć kiedyś tam. Dobra, Swift. Fajnie też by mógł go złapać. W sumie Chatota możemy też złapać później, w razie czego. Jeszcze Aquajet, żeby mnie osłabić, no. Wredne te Flosele, naprawdę. No i sobie daje mi dwa EV do Speeda. Speed już praktycznie nie jest bardzo potrzebny. Czyli dobra sprawa też, że dostałem proteinę, więc proszę pytać Ambipomowi. To by naprawdę znaczy, no naprawdę, no trochę by odskoczyłby mu atak. Nie, głupi pomysł. Także tutaj mamy właśnie gdzieś nasze proteiny, witaminy, jest protein. To już nie będzie miał efektu. Witaminy możemy dać do momentu, dopóki Pokémon nie ma 100 EV wbitych do statystyki lub ogólnie pełnych EV, czyli 510, ale chyba jeszcze nie mamy tylu. Dobra, Wingull. To oznacza, że już mamy albo 100 w ataku, albo właśnie max EV-y. Dość ciekawe. W sumie to, czy mam max EV, będzie można sprawdzić, ale dopiero dużo później. Dobra, ja szukam tego nowego Pokémona, czy on tu będzie występował, czy nie, bo tak nie jestem pewien. Mr. Mime daje EV do spec ataku, także nie jest mi do niczego to potrzebne. Także hodu. Dobra, w sumie to może być ostatni Pokémon na razie, bo już powoli tak kończy nam się czas z kolejnym Mr. Mime. Także znowu musimy uciekać. Dobra. I tu właśnie mamy miasto Kanowy, które przyjdzie nam odwiedzić. Tu mamy właśnie bramę do niego. O! To jest, no jest przypadkiem Osiet Down? To dawno się nie widziałem. Jesteś zaskoczony? Zostałeś, kim jestem? Ja wiem, jesteś asystentem profesora Romana, właśnie ojcem Down. Profesor zapytał mnie o aktualnie twojego Pokédexa. Więc wybrałem to miejsce, bo wiedziałem, że tutaj będziesz przechodził. Rad, daj mi swój Dex na moment. Zobaczmy, gdzie ja powinienem to dać. King, tak? Gotowe. Masz uaktualniony Pokédex. Teraz będziesz
Aha, posłużę ci. Jaśnie. No wyjaśnię, co zrobiłem. Od teraz będziesz mógł zobaczyć różne obrazy samic i samców i samic Pokemonów. Okej, zostawiam tobie ten projekt powierzony przez profesora. Ale... Mogę cię prosić, żebyś miał oko na Team Galactic? Profesor trochę się przejął tym, co się stało w Jab Life. Prawdopodobnie nie ma się czym martwić. Dobra, ja będę zwijał. No okej, w sumie, w naszym Pokédexie teraz będziemy mieli no, opcję i na przykład jak znajdziemy sobie jakiegoś Pokemona, tylko takiego, żeby jakaś tu różnica była, na jakim to może być różnica? W sumie na Zubacie na przykład. Zrobimy check i mam teraz nową opcję, nową zakładkę, jaką jest Forms. Możemy zobaczyć sobie samicę lub samca. Jak na przykład tutaj widać, samiec ma większe kły od samicy. I właśnie, są różnice w wyglądzie pomiędzy różnymi płciami Pokemonów, które właśnie pojawiają się już od generacji czwartej. Zobaczmy, czy ja mam coś tu jeszcze, co może mieć różnicę. Barmimotim to nie, Wurmple... Tak z tych, co pamiętam. Hunter, Gengar, Mischievous, Goldeen, Chilling, Bronzor... O, Pikachu na przykład. Dobra, check Pokédex. No, na przykład mamy Forms i tak wygląda na przykład samica. Ma sercowate zakończenie jakby na ogonie, natomiast samiec ma proste. Także możemy właśnie przeglądać różnice pomiędzy poszczególnymi płciami Pokémonów. To jest ciekawą opcją. Chłopcze, pić mi się chce. W sumie jakby do niego przyniósł chyba jakiś napój, to można by coś ciekawego odblokować. W każdym razie dotarliśmy do właśnie miasta Canal Bay, w którym jest tak oto wspaniała muzyczka. W sumie to jest moja ulubiona muzyczka ze wszystkich miast, jakie są w tym regionie. Ale w sumie, w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Diamond to będzie już wszystko, także do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy zwiedzać właśnie to oto miasto. To do usłyszenia, cześć!